Oni też tak jechali. Z każdym kilometrem dalej od matek, żon, dzieci narzeczonych w głąb obcego kraju. Wierzby ustępowały wrzodom, rodzinom mowa obcej. Towarzyszyły im tęsknota, strach i pogarda. Z takich strażników co dzień wychodziły patrole na wschodnią granicę. Służbę pełnili sami wybierani, elita, żołnierze Korpusu Ochrony Pogranicza. Używając jako miary radzieckiej nienawiści, do samego końca służbę pełnili wzorowo. Te zdjęcia nie oddają pełnej prawdy o wschodnich rubieżach II Rzeczypospolitej, ale zachowały twarze. Twarze tych, którym odebrano ostatnie żołnierskie prawo. Prawo do śmierci z bronią w ręku. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Pan z wami, w tym miejscu, gdzie spoczywają nasi najbliżsi, do których zmierzamy i tu, w Katyniu, i tam, w drodze do Miednoje, obejmujemy myślą także i żyjących, zamieszkujących tę ziemię, wśród których tak rzadko są rozmieszczone cerkwie i kościoły i zamieszkuje sam Jezus Chrystus. Więc będziemy razem z tą Najświętszą Eucharystią przy tym ołtarzu, w tym pociągu modlić się i zanosić modły za naszych braci, którzy odeszli do Pana, jak też i za cały lud, który tutaj zamieszkuje tę ziemię i za nas samych, za rodziny. 1937 rok, 7 kurs, 2 kompanii, ilu z nich jadąc z tymi wagonami moralni się będzie żyć, kiedy powiedzą do domu? Ilu u nich nie przeznaczenia ona dwa na karty, jedno. Zanim to nastąpi, szkolą się do służby. Być może ci chłopcy szykują regularnie. Pisania na pewno muszą uczyć się do kosztu nie wcielano Paweł. Przede wszystkim jednak uczą się granicznego i żołnierskiego rzemiosła. We wrześniu spłacą dług, krwią się w szach pierwszego pułku kawalerii i ostatnie pozy pożyteczne. Tak tu cicho. Nie słychać tak. Dziś tylko on krąży nad Polską lasą nas jedno. Gdzieś w innym czasie mieli znów mak, a tu wierioski stały się polskie. Ojczyzna to znaczy groby najbliższe. Ten las wreszcie po 50 latach nie musi pamiętać barwy kali. Strażnica to nie tylko miejsce do służby, to również ciepło ciągu nocna trowa. Również szafka, w której chowa się niedojeżdżony tony z klacka, makaszczyny i panej. Strażnica żyje załoga, koledzy, czasem przyjaciele. Zwykle rubasz, żadni pięknie, jak w tym wigilijny wieczór. Maj, a może się, nie ma dziewczyn, a gdzie chłopcy z tamtych lat? Umierał Chrystus w samotności, opuszczony przez najbliższych. Jakże podobna była ta śmierć naszych braci, w samotności, z dala od ojczyzny, od najbliższych. Jezus Chrystus za chwilę stanie pośrodku nas, tu w Miednoje, na tym skrawku rosyjskiej ziemi, która dla nas, Polaków, od kilkunastu dni znaczy tak wiele. A blask bijący z przenajświętszej hostii Chrystusowego ciała przeniknie i uświęci podniesione z grobowego dołu narodowe relikwie, szczątki zamordowanych przed półwieczem braci.
halo, 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 halo.